Od 7 stycznia obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego w okolicy skrzyżowania ulic 1 Maja i Mickiewicza. Sylwia Rzeczewska, dzień dobry. W dzisiejszym programie lokalnym szczegółowo przedstawimy te zmiany, a także poznamy opinie mieszkańców. A teraz skrót tematów. Trzeba zwracać uwagę na znaki, no nie ma innego wyjścia. Są z nami cudowne anioły, które górują tu nad nami. Wypadałoby sprawdzić stan techniczny urządzeń grzewczych. To jest pilotażowy koncert przed festiwalem. Jest przenoszone do kolejnych państw, do kolejnych narodów. Dzisiaj będziemy rozmawiać o materiałach budowlanych, takich jak cegła. Tutaj właśnie my należymy do Chrystusa. Te tematy w wiadomościach. W propozycjach programowych retransmisja 15. sesji Rady Miasta Wąbrzeźno. W informacjach z ratusza wrócimy na moment do świątecznej atmosfery, relacjonując ostatni dzień Jarmarku Bożonarodzeniowego. 21 grudnia odbył się ostatni z dni Jarmarku Bożonarodzeniowego. Przez cały okres towarzyszyła imprezie niezwykle ciepła i gwiazdkowa atmosfera. Również tym razem nie zabrakło świątecznych atrakcji. Domowe jedzenie, występy artystyczne oraz najprawdziwsze anioły. Proszę Państwa, na poprzednich jarmarkach, czyli tydzień temu i jeszcze wcześniej, towarzyszyły nam Mikołaje. Dzisiaj natomiast są z nami cudowne anioły, które górują tu nad nami. Z okazji imprezy Wąbrzeska Biblioteka wyszła z inicjatywą promocji akcji Kup książkę na prezent, organizując kiermasz książek. Kup książkę pod choinkę, to jest dopiero prezent. Władze naszego miasta niewątpliwie postarały się, aby udoskonalić formułę jarmarku. Trud włożony w przygotowania mieszkańcy odwzajemnili wysoką frekwencją, szczerym uśmiechem i pozytywną opinią. Jak się Pani podoba tegoroczny jarmark świąteczny? Bardzo ładny jest, zorganizowany jest świetnie. W ubiegłym tygodniu było fajnie, no i teraz jest to ładnie zorganizowane. Pięknie, wesoło, dużo ludzi. Pogoda nie dopisała troszeczkę, no ale można pochodzić i popatrzeć sobie. Bardzo przyjemnie. W tym roku postanowiliśmy również kilka dołożyć takich atrakcji, jak te panie, które chodzą na szczudłach, anioły na szczudłach, jak szopka bożonarodzeniowa. To naprawdę bardzo, bardzo przyciąga. Nie dało się nie poczuć wszechobecnej magii świąt całego wydarzenia. Skłoniła ona mieszkańców do przemyśleń na temat świątecznych tradycji i gwiazdkowych przygotowań. Macie Państwo jakieś tradycje? Jak to u Państwa wygląda w domu? No, przede wszystkim pierogi, uszka do barszczu, już zrobione, zamrożone. Tradycyjnie 12 potraw, oczywiście zawsze jeden talerz zostaje wolny. Ja muszę mieć żywą choinkę i karpia żywego. Anioły, które pojawiły się na rynku, przybyły do Wąbrzeźna aż z Łąkorza, rozdając słodkości i ciesząc oko uczestników. Tutaj jest święto aniołów podobno, więc dlatego przyjechaliśmy do Was. A czego życzyły Wąbrzeźnianom? Przede wszystkim, żeby anioły na mieszkańców patrzyły z dobrym sercem. Tym świątecznym akcentem zakończył się trzydniowy wąbrzeski jarmark bożonarodzeniowy, wprowadzając mieszkańców w gwiazdkowy nastrój. Występy artystyczne, konkursy czy kulinarne uciechy, wszystko to zostało zapięte na ostatni guzik. W informacjach ze starostwa o obowiązkach właścicieli nieruchomości, z którymi muszą zmierzyć się każdej zimy, a także relacja z ostatniej sesji Rady Powiatu. 19 grudnia odbyła się 11. sesja Rady Powiatu, na której starosta przedstawił informacje z prac zarządu powiatu w okresie między sesjami. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Komisji Rady Powiatu oraz wykorzystaniem środków unijnych w 2019 roku. Rada przyjęła plany prac Rady i Komisji na rok 2020. Zmieniono podział funduszy przyznanych z PFRON na ubiegły rok, aby wyczerpać wszystkie niewykorzystane środki. Przeróbki dotknęły także statusu powiatu, między innymi wprowadzając placówkę opiekuńczo-wychowawczą jako nową powiatową jednostkę organizacyjną. Przyjęto nowy harmonogram pracy aptek na 2020 rok
oraz ustalono wysokość opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów obowiązujących na terenie powiatu. Dokonano też zmiany zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczycieli praktycznej nauki zawodu i przystąpiono do podejmowania uchwał związanych z powiatowymi finansami. Rada przyjęła wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2032. Jednymi z najważniejszych inwestycji zaplanowanych na najbliższy okres są przebudowy dróg Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska oraz Rywałt - Dębowa Łąka, a także remonty przepustów drogowych odcinków Książki - Kruszyny, Ryńsk - Sierakowo, Blizno - Książki i Myśliwiec - Książki. Po zakończonej dyskusji przewodniczący rady oraz starosta złożyli wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczno-noworoczne. Na tym zakończono obrady 11. sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Okres jesienno-zimowy to czas, w którym właściciele nieruchomości muszą zmierzyć się z wieloma obowiązkami. Przepisy wynikające m.in. z ustawy o prawie budowlanym mogą być uciążliwe, ale ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom lokali. Wypadałoby sprawdzić stan techniczny urządzeń grzewczych. Przede wszystkim, jak co roku, każdy właściciel nieruchomości powinien zadbać o przegląd kominiarski kominów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, jeśli takie są w budynku. Kontrolowanie instalacji grzewczych jest niezwykle ważne. Pozwala zapobiegać nieprawidłowościom, które mogą skutkować zagrożeniem zdrowia lub życia. Dlatego oprócz sprawdzania stanu technicznego, warto również korzystać z urządzeń zwiększających bezpieczeństwo. Jednym ze sposobów jest zakup czujki dymu bądź czujki tlenku węgla. Bo jak wiemy, tlenek węgla w żaden sposób nie da się wykryć. Nasze zmysły nie są w stanie wykryć obecności tlenku węgla. Jedynym sposobem jest zakup czujki tlenku węgla, której posiadanie nie jest obowiązkiem, ale może ratować życie. Oprócz przeglądów instalacji, właściciele budynku zobowiązani są również do utrzymania bezpieczeństwa przed nieruchomością. Uczulam w tej chwili w okresie zimowym, że to ma znaczenie bardzo duże, żeby na czas obowiązek odśnieżania i usuwania śliskości gołoledzi był wykonany. W przeciwnym razie, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, to właściciel nieruchomości ponosi odpowiedzialność prawną. Mimo że prognozy pogody nie przewidują srogiej zimy, to zawsze warto być na nią przygotowanym. Organizacja ruchu na ulicach 1 Maja i Mickiewicza była burzliwym tematem już od dłuższego czasu. 7 stycznia podjęto kroki mające na celu upłynnienie przejazdu na tym skrzyżowaniu. Jak wyglądają zmiany i czy ruch rzeczywiście będzie drożny? O tym w materiale. Dojeżdżając ulicą 1 Maja do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza, kierowcy musieli zatrzymać się i ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony. Tak było jeszcze do niedawna, ale teraz ten rozkład został odwrócony. Od 7 stycznia obowiązuje nowa organizacja, w myśl której pierwszeństwo zyskały pojazdy poruszające się ulicą 1 Maja. Mogą one, tak jak dotychczas, jechać w prawo lub prosto. Jadąc na wprost, napotkamy kolejną zmianę, czyli możliwość wjechania na plac Jana Pawła II. Do tej pory taki manewr mogliśmy wykonać jadąc wyłącznie od ulicy Bernarda oraz Pułaskiego. Kierunek jazdy na tym krótkim odcinku ulicy 1 Maja został zatem odwrócony, a opuszczający te ulice mają nakaz skrętu w prawo lub lewo. Zyskaliśmy za to nową możliwość opuszczenia rynku. Dotychczas, wyjeżdżając ulicą Kościuszki, mieliśmy nakaz skrętu w prawo. Obecnie możemy również skręcić w lewo. Ta zmiana automatycznie spowodowała kolejną. Z ulicy Żołnierza Polskiego nie można już skręcić w ulicę Mestwina. Wracając do nefralgicznego skrzyżowania, kierowcy jadący ulicą Mickiewicza mają teraz znak stop i ustępują pierwszeństwa wyjeżdżającym z 1 Maja. Aby dodatkowo spowolnić te pojazdy, przed przejściem dla pieszych znalazł się próg zwalniający. Jakie odbicie długofalowe przyniosą te zmiany? Czy zamiast zniwelować natężony ruch w centrum miasta, nie zakorkujemy innych ulic? Czy przyzwyczajenie się do nowej organizacji ruchu nie spowoduje większej ilości wypadków? A może wręcz przeciwnie, ruch się upłynni, a bezpieczeństwo wzrośnie?
Na tę chwilę trudno odpowiedzieć, jakie efekty przyniosą zmiany. Dlatego o opinię zapytaliśmy mieszkańców. Co sądzi pan o nowej organizacji ruchu drogowego? Pusto się zrobiło. Czyli lepiej czy gorzej niż było? Mi się wydaje, że chyba lepiej. Lepiej. A dlaczego? Dlaczego? No bo tutaj był zawsze taki korek, a tam chyba mogą, ci co widzą, to tam raczej mogą. Będą starsi wyjadacze, to będą jeździć przez rynek tutaj. Wydaje mi się, że będą lepsze z tego względu, że tutaj zawsze był zakorkowany ulica 1 Maja, nie? A nie boi się pani, że teraz inne ulice będą zakorkowane? Okaże się. Zobaczymy, jak to będzie, jak to się rozwiąże. Bardzo dobrze. Tak powinno być. Było kiedyś 1 Maja z pierwszeństwem i tak powinno być. Okaże się z czasem, jak to wyjdzie. Obawiam się, kierunek w tamtą stronę, czy nie będzie zablokowany cały czas. W tej chwili akurat tak się obserwowałem, dosyć daleko za zakrętem jest, bo 1 maja ma pierwszeństwo teraz i z tej strony widzę, jest bardzo daleko, już zablokowany. Nie wiadomo, jak to będzie w szczycie w godzinach południowych, czy tu w ogóle nie zablokuje. Trzeba zwracać uwagę na znaki, no nie ma innego wyjścia. Ale uważa pani, że to rozwiązanie jest lepsze od tego poprzedniego układu ruchu drogowego? Na pewno ulica 1 maja, jak była z pierwszeństwem, jest faktycznie, to jest jaka ulica bardziej ruchliwa. Myślę, że jest to zmiana na lepsze. Ja jako akurat mieszkanka tych ulic, które obejmuje zmiana, no to dzisiaj była pełna koncentracja. Boję się, że za parę dni będzie tak, że się zamyślę i z przyzwyczajenia pojadę po staremu. No ale to trzeba przeczekać te parę dni, być skoncentrowanym, patrzeć na znaki, ale myślę, że ogólnie jest sprawniejszy ten ruch. Myślę, że no, na pewno będzie lepiej, nie będzie się tak korkowała ta ulica 1 maja i myślę, że może to upłynni ruch, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Opinie mieszkańców co do nowej organizacji ruchu drogowego są podzielone i nic dziwnego, bo zmiany zostały wprowadzone dopiero dzisiaj. Ich efektywność będziemy mogli ocenić dopiero za kilka dni, ale tymczasem ważne jest, aby na drodze być po prostu ostrożnym. Dla programu lokalnego Patryk Melerski. Wielkimi krokami zbliża się jedna z ważniejszych rocznic, która odbije się na kartach historii naszego miasta. Gorąco zachęcam mieszkańców do włączenia się w obchody związane z powrotem Wąbrzeź na Doma Cieży. 20 stycznia to ważny dzień dla wszystkich mieszkańców, setna rocznica powrotu Wąbrzeźna do Macierzy. W związku z tym Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe wraz ze Stowarzyszeniem Historyczno-Eksploracyjnym Frydek zapraszają na 5-dniowy program obchodów. Znajdą się w nim wydarzenia głównie historyczne, takie jak spacer śladami wydarzeń 20 stycznia 1920 roku czy rekonstrukcja tego dnia. Poza tym atrakcje artystyczne, występy i koncerty. W samą rocznicę odbędzie się oficjalna uroczystość inaugurująca obchody odzyskania niepodległości. Szczegółowe informacje dotyczące obchodów na stronach organizatorów. Ponadto Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Frydek prosi mieszkańców o pomoc w odkrywaniu historii Wąbrzeźna. Jeżeli w domu kogoś z Państwa zachowały się pamiątki sprzed 100 lat, Stowarzyszenie prosi o kontakt. Do finału największej akcji charytatywnej w Polsce przyłączy się również Wąbrzeźno. Zobaczmy, jakie atrakcje są planowane w związku z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Już 12 stycznia odbędzie się 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od godziny 9 na ulicę miasta wyjdą wolontariusze z kwestą, a od godziny 10 na Podzamczu rozpoczną się atrakcje przygotowane przez lokalne stowarzyszenia. O godzinie 11 wystartuje wyścig złomów na torze w Jarantowicach. Finał WOŚP-u odbędzie się w Wąbrzeskim Domu Kultury, zwieńczony koncertami zespołu Molekuły i Machaj. Przed finałem od godziny 15 rozpoczną się występy lokalnych stowarzyszeń, artystów oraz placówek oświatowych przeplatane licytacjami. Mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się pobić poprzednie rekordy. I pamiętajcie, wszystkie ręce na pokład. W nowym 2020 roku planowane jest spore wydarzenie muzyczne, którego przedsmak mogli poczuć goście restauracji Stary Młyn, słuchając znanych świątecznych utworów w niecodziennych aranżacjach. –
21 grudnia w restauracji Stary Młyn odbył się koncert WOMP Jazzno pod choinką. Impreza była zapowiedzią planowanego na marzec muzycznego przedsięwzięcia. To jest pilotażowy koncert przed festiwalem, który wspólnie z Urzędem Miasta i współorganizatorami Tomkiem Kraską i Karoliną Kraską planujemy zorganizować. Chodzi o festiwal WOMP Jazzno 2020. Szymon Łukowski to saksofonista, który razem z pianistą Mateuszem Sobiechowskim przygotował recital kolęd oraz utworów świątecznych w jazzowych aranżacjach. Oprócz tego swój drugi koncert w życiu zagrał Philip William Chetwynd przygotowanymi kompozycjami, odchodząc od świątecznej atmosfery. Będę dzisiaj grał na skrzypcach, będę grał partitę trzecią Johanna Sebastiana Bacha, w tym partitę, preludio i gavotte en rondeau. Będę też grał banjo i fiddle Williama Krolla. WOMP Jazzno pod choinką z pewnością nastawiło przybyłych gości na nadchodzące święta, jednocześnie zachęcając do zainteresowania się przyszłym jazzowym festiwalem. Wieczny ogień zapłonął w całym kraju za sprawą Związku Harcerstwa Polskiego. W Wąbrzeźnie również każdy mieszkaniec mógł cieszyć się w swoim domu światłem pokoju. 22 grudnia przekazano mieszkańcom Wąbrzeźna betlejemskie światło pokoju. Rozpalone tradycyjnie w Grocie Narodzenia Chrystusa zostało przeniesione przez skautów austriackich do Wiednia. Tam zostało przekazane skautom, harcerzom, organizacjom skautowym z całego świata i jest przenoszone do kolejnych państw, do kolejnych narodów, w kolejne miejsca. My otrzymaliśmy je w Zakopanem od skautów słowackich, trafiło do Torunia, z Torunia do Wąbrzeźna. Dalej szkołom, instytucjom i mieszkańcom jako symbol pojednania się i pokoju, rzeczy tak ważnych w okresie świąt Bożego Narodzenia. Święta to czas uwielbiany przez wszystkich, szczególnie dzieci. Udowodniły to przedszkolaki z Bajki i Alpido, które przygotowały wyjątkowe, bożonarodzeniowe występy artystyczne. Dla najmłodszych Boże Narodzenie to okres pełen magii i radości. Z niecierpliwością czekają na pierwszą gwiazdkę, wypatrując przybycia świętego Mikołaja. Napisane jest, kto dostanie jaki prezent. Dzieci z wąbrzeskich przedszkoli, Bajki i Alpido w szczególny sposób podeszły do obchodów świąt Bożego Narodzenia, przygotowując występy artystyczne. Przedszkole Bajka skupiło się na tym, by w jak najlepszej atmosferze przyjąć szczególnego gościa, jakim był sam święty Mikołaj. Specjalnie dla niego dzieci przygotowały występ pełen kolęd i wierszy. Przedszkolaki z Alpido równie mocno postarały się, by uczcić nadchodzące święta. Występ odbył się w Wąbrzeskim Domu Kultury, gdzie dzieci dały popis umiejętności wokalnych, tanecznych i aktorskich. Dzieci z obu przedszkoli dołożyły wiele pracy i starań w przygotowania swoich występów, mając przy tym masę zabawy. Przedstawienia z pewnością poruszyły serca nie tylko zebranych rodziców, ale i samego świętego Mikołaja. W karnecie kulturalnym między innymi wigilijne spotkanie seniorów oraz orszak trzech króli. A zaczynamy od Uniwersytetu Dziecięcego. Czego mogli dowiedzieć się najmłodsi podczas ostatnich zajęć? Nowy rok kalendarzowy studenci Wąbrzeskiego Uniwersytetu Dziecięcego rozpoczęli wykładem Agnieszki Grzybowskiej pod tytułem Antek, podaj cegłę. Dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło tematyki związanej z budownictwem, bowiem przyjechałam z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o materiałach budowlanych, takich jak cegła, oraz o maszynach prostych. 4 stycznia w Wąbrzeskim Domu Kultury żacy mieli jedyną w swoim rodzaju okazję, aby poznać wybrane zagadnienia z zakresu materiałów budowlanych, takich jak cegła oraz maszyny proste. Dzięki tytułowemu Antkowi młodzi studenci poczuli się jak prawdziwi pracownicy budowy. Nasi mali studenci zobaczą, w jaki sposób została wykonywana cegła. Niegdyś była wykonywana, jak dzisiaj jest wykonywana. Oprócz tego będą mieli okazję zapoznać się z modelem żurawia i podnieść betonowy blok
na żurawiu o udźwigu 100 ton. I chociaż temat spotkania wydawał się trudny i skomplikowany, to jednak dzięki odpowiednio przygotowanemu materiałowi i pokazowi multimedialnemu dzieci z dużym zaciekawieniem powiększyły swoją wiedzę z zakresu budownictwa. A jakie niespodzianki czekały na młodych studentów? Będą konkursy bardzo ciekawe. Studenci będą mogli oczywiście wziąć w nich udział, będą losowani do konkursów, a oprócz tego będą uczyli się budowlanej piosenki, która leci w tle. Teraz w górę ręce, dźwig podnosi też. Partnerem merytorycznym projektu jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy. Objawienie Pańskie, czyli inaczej Święto Trzech Króli, obchodzone jest w tradycji polskiej 6 stycznia. Jest to radosne i rodzinne wydarzenie, w którym dominują kolorowe orszaki oraz uliczne spektakle. Dla nas jako wiernych najważniejszym jest jakby poświęcenie swoich mieszkań, swoich domów poprzez pokropienie swojego domostwa, zaznaczenie kredą święconą swoich drzwi, żeby pokazać, że tutaj właśnie my należymy do Chrystusa. Mieszkańcy Wąbrzeźna tradycyjnie już włączyli się w obchody tego wyjątkowego dnia w roku, uczestnicząc w orszaku Trzech Króli. W Korowodzie nie zabrakło głównych postaci Kacpra, Melchiora i Baltazara, niosących złoto, kadzidło i mirrę. Dziś przybrałem się za Baltazara, który niesie w darze mirrę, która zapowiada to, że Pan Jezus narodził się, świętujemy Jego Narodzenie, ale mira zapowiada to, że narodził się po to, by umrzeć. Tego dnia grupa Wąbrzeźnian stanęła również do konkursu przygotowanego przez Wąbrzeski Dom Kultury pod tytułem Jak wyglądał orszak Trzech Króli. Misternie wykonane stroje sprawiły, że mogliśmy podziwiać anioły, pastuszków, rycerzy i wiele innych barwnych postaci zmierzających przy dźwiękach akordeonu do stajenki. Wystarczyło trochę wyobraźni i kreatywności, aby uczcić w ten sposób tradycję związaną ze świętem Objawienia Pańskiego. Na orszak Trzech Króli przebrałam się za króla Melchiora. A kto pomagał Ci wykonać ten piękny strój? Siostra Hiacynta i rodzice. Na spotkaniach dzieci Maryi siostra Hiacynta zaproponowała nam najpierw występ w kościele, że my się przebierzemy za Trzech Króli. Później pójdziemy na ten orszak i ogólnie wszystko siostra nam zorganizowała, a rodzice pomagali. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej, gdzie mogliśmy oglądać pierwszych uczestników orszaku. Następnie korowód ruszył do kościoła Matki Bożej Królowej Polski, aby przy wspólnym kolędowaniu i występie artystycznym uczniów Wąbrzeskiej Dwójki zaprezentować wykonane stroje. W dzisiejszym dniu nasze dzieci, czy dzieci Szkoły Podstawowej nr 2 musiały uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu, jakim jest ta uroczystość Trzech Króli. Nasz udział to oczywiście śpiewanie kolęd. Tym razem były to takie nietypowe jasełka. Przygotowaliśmy jasełka w takim wystroju właściwie współczesnym. Akcja dzieje się właśnie na stacji kolejowej, właśnie w tym świąteczny, wigilijny wieczór. Jury w składzie ksiądz Marcin Szlesiński, siostra Hiacynta Błęcka oraz Dorota Otręba postanowiło spośród wszystkich kolorowych postaci wyróżnić Zuzię Rusinek, Oliwię Lewandowską, Wojtka Dziaduszewskiego, Matyldę Kraskę, Martę Motofę, Zbysia Storzyńskiego, Weronikę Cibę oraz Adama Przybyło. Wspólne kolędowanie, prezentacje strojów i atmosfera panująca wśród uczestników tego wydarzenia wprowadziła publiczność w radosny, świąteczny klimat. Dzielenie się opłatkiem jest symbolem przyjaźni i pojednania. To szczególna tradycja, która wyraża sympatię i zgodę między ludźmi. W Wąbrzeskim Domu Kultury zorganizowano spotkanie wigilijne, na którym seniorzy mogli złożyć sobie nawzajem najszczersze życzenia. Witam serdecznie gości i wszystkich przyjaciół na uroczystej Wigilii Bożego Narodzenia w gronie seniorów. Wydarzenie, które było pełne ciepłej, rodzinnej atmosfery, uświetnił występ artystyczny dzieci z podstawówki. Maryjka,
Na spotkaniu opłatkowym wąbrzeskich seniorów pojawiło się wielu gości, nie tylko członków klubu Echo. Każdy miał okazję do podzielenia się dobrym słowem przy wigilijnej wieczerzy w gronie przyjaciół. Tym materiałem kończymy najnowsze wydanie programu lokalnego. Na kolejne zapraszam za tydzień. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.